oburzeniu, zapowiedział skargę do sądu i wrócił na salę przesłuchań. Kto stracił nerwy, a kto przyzwoitość? Maria Górzek. Może pan odpowiedzieć na pytanie? Tak, chcę odpowiedzieć na to pytanie. Proszę bardzo. Jest pan świnią. To reakcja na to pytanie przewodniczącego komisji. Dlaczego podczas spotkania w tej willi premiera Morawieckiego przy ulicy Parkowej pan wpadł w furię? Chciałbym pana wprost zapytać, czy był pan pod wpływem środków bądź substancji odurzających? Krótko mówiąc, czy był pan trzeźwy? Były szef MSWiA wyszedł z przesłuchania i nie krył emocji. Ja odwołałem się do sądu. Ja powiedziałem, że to są kłamstwa, to są nieprawdziwe rzeczy, a ten człowiek zaczął mnie znieważać i obrażać. Bo trudnych pytań o spotkanie w willi premiera było więcej, choćby to o groźby wobec Michała Wypija, o których były poseł Porozumienia zeznał przed komisją. Z panem Wypijem nigdy ani wcześniej, ani później nie miałem żadnych kontaktów osobistych, nigdy nie uczestniczyłem w żadnych spotkaniach. Jest to dla mnie postać anonimowa. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Po raz kolejny Kamińskiemu puszczają nerwy. Na pytanie Dariusza Jońskiego o trzeźwość wystarczyło zaprzeczyć. Jego zachowanie tylko utwierdza słuszność podejrzeń. Pod przysięgą zeznałem całą prawdę i tylko prawdę. Żaden z świadków, który tam był na tym spotkaniu, tego nie potwierdził. Tu nie zależy nikomu na tym, żeby świadka przesłuchać, żeby rzeczywiście weryfikować fakty, tylko prowokować. Nieakceptowalne zachowanie ze strony świadka, który wstaje i wychodzi podczas przesłuchania. Pan przewodniczący Joński absolutnie mógł zadać tego typu pytanie. Do sali, na której od początku składania zeznań przez byłego szefa MSWiA było gorąco, Kamiński wrócił. Składam wniosek formalny o wykluczenie przewodniczącego Jońskiego. Wniosek w głosowaniu przepadł i podczas kontynuowanego przesłuchania padały pytania, na przykład o umowę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych, jaką miał podpisać w 2020 ówczesny szef MSWiA. Decyzję w tej sprawie wydał premier. Kamiński umowy nie podpisał. Zamierzałem podpisać umowę z PWPW po przekazaniu mi rzeczywistych kosztów, jakie zostaną poniesione związanych z przygotowaniem wyborów. Na wybory, które się nie odbyły, Poczta Polska wydać miała 88 milionów złotych. Maria Guzek, 19:30. Premier Wielkiej Brytanii i szef NATO w Polsce.